dniu dzisiejszym, około godziny 12:30, pomiędzy miejscowościami Ostrów Północny i Ostrów Nowy doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Samochodami podróżowały łącznie 5 osób, trójkę dorosłych i dwójkę dzieci w wieku 3 miesiące i 5 lat. Jedna osoba, dorosła mężczyzna, został poszkodowany i zabrany do szpitala w Sokółce. Działania nasze polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu akumulatorów. Działania nasze polegały na udzieleniu pierwszej pomocy przedmedycznej wraz z personelem pogotowia ratunkowego. Na miejscu zdarzenia udział brały dwa zastępy dyrektorki Sokółka, OSP Krynki i OSP Szydziołowo. Na miejscu także dwie karetki pogotowia ratunkowego i lotniczo pogotowie ratunkowe. Na miejscu była także policja.